24 marca 2020 roku, katecheza numer 14. Może jeszcze zdążę, zanim całkowicie zajdzie słońce. Zaczynam tę katechezę w tym momencie, w którym skończyłem katechezę dla uczniów klas trzecich o Najświętszym Sakramencie, o Eucharystii. Tutaj miała być sadzawka. Ze względu na dzisiejszy komunikat, żeby nie wychodzić poza obszar domu, darowałem sobie pójście nad sadzawkę lokalną, ale dzisiejsza Ewangelia mówi właśnie o pewnym zbiorniku wodnym. Nie takim tylko do czerpania wody, do picia, nie takim tylko do mycia, tylko takim szczególnym. Kilka słów o nim. Przed sadzawką owczą, taką miała nazwę, tłoczyło się bardzo wielu ludzi. Siedzieli tam, bo wierzyli, zresztą ich wiara się spełniała, że kiedy w tej sadzawce, do której dochodziło 5 krużganków, czyli takich uliczek, leżeli ludzie, w momencie, kiedy następowało poruszenie wody, oczywiście za sprawą Ducha Świętego, pierwsza osoba, która weszła wtedy do wody, doznawała uzdrowienia. Leżało mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi, którzy czekali, aż to poruszenie nastąpi. Oczywiście trudniej było wejść tym, którzy byli dalej. W jednej katechezie wspominałem, trudniej było też wejść tym, którzy byli niewidomi. Skąd mieli wiedzieć, że nastąpiło poruszenie wody? Chyba, że im ktoś powiedział. Ale ten ktoś musiałby w tym momencie chwycić ich i przejść z nimi. Rzeczywiście dać im szansę. A przeważnie samemu chciało się wskoczyć do wody, a nie prowadzić kogoś, kto siedzi obok mnie. To takie zawsze myślenie jest. Najpierw pomyślimy o sobie, o swoim uzdrowieniu. I leżał jeden człowiek od bardzo wielu lat, nie mogący chodzić. I nie był też w stanie doczołgać się do tej sadzawki. Podszedł do niego Jezus, który jak zwykle nie przypadkiem przechodził. Nie było tak, że Jezus schodził na spacery i akurat przyszło mu przejść koło sadzawki. I podchodzi do tego człowieka i się pyta, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być uzdrowiony? No i człowiek odpowiada, nie mam człowieka. I to jest genialne pytanie. Jezus się pyta, czy chcesz być zdrowy, a on mówi o jakimś człowieku. Nie? Czy chcesz być szczęśliwy? Nie mam pieniędzy. Czy chcesz być bogaty? Mam za mało na koncie. Ale to w ogóle nie o to chodzi. Czy chcesz być zdrowy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak. Ja myślę, że to nie ma innej odpowiedzi dla chorego. Ja myślę, że dla zdrowego. Jeśli by się nawet każdego z nas zapytał Jezus, czy chcesz być zdrowy? Nawet każdy, kto jest zdrowy, odpowiedziałby tak. Dalej chcę być zdrowy. Jezus mu pokazuje, że zacznij patrzeć we właściwy sposób. Zacznij przestać szukać człowieka, przestań szukać twoich dróg wychodzenia z problemu, takich bardzo pośrednich. Najpierw jak zobaczę ruch wody, muszę wstać, muszę się zacząć czołgać, muszę być szybszy. Jezus zawsze zachęca, żeby sięgnąć do źródła łaski. W końcu to On jest tą wodą. Kilka katechez wcześniej słyszeliśmy, że Jezus mówi o sobie. Ja jestem wodą żywą. W tym momencie Jezus już do tego człowieka nie powtarzał tego tekstu. Pewnie miał nadzieję, że gdzieś tam doczyta albo porozmawia może z Samarytanką i się dowie, że to Jezus jest wodą żywą. I w tym momencie Jezus uzmysławia mu, że to On jest uzdrowieniem. Czy chcesz stać się zdrowym? Ja jestem uzdrowieniem. Człowiek odkrywa.
I ten moment, nie wiemy ile trwał, moment przeskoczenia z postawy nie mam człowieka, czyli Panie Jezu, według moich planów, według mojej wiedzy, to nie mam szans być uzdrowionym, ponieważ tak, no, lekarze powiedzieli, że nie będę chodził, za późno wstaję, jak się woda poruszy. Według moich schematów, to ja tak szybko nie będę uzdrowiony. Jezus pokazuje, a według mojej miłości, nie moich schematów, możesz być uzdrowiony w tym momencie, kiedy uwierzysz. Rzeczywiście Jezus dotyka tego człowieka, mówi, bądź uzdrowiony. Znowu, bez jakichś zbędnych słów, przy niezbędnej wierze, dokonuje uzdrowienia tego człowieka i myślę, że bardzo go zadziwia. Nie chodzi tylko o sam fakt uzdrowienia. Nie mógł chodzić, chora noga, sparaliżowana ręka, pokręcone ścięgna. Ale przy tej okazji widzimy, że Jezus jest źródłem. Nie szukajmy podpórek. Nie szukajmy rzeczy pośrednich. Jezus jest odpowiedzią. Po prostu zanurzmy się w Nim. Jak siostra Faustyna mówiła, że Jezus czeka, aż przyjdziemy i zanurzymy w Jego miłości, w Jego łasce, która wypływa z Jego serca, wszystkie nasze sprawy, problemy. Zanurz w sercu Jezusa wszystko to, co w Twoim życiu jest właśnie pokręcone, nieruszające się, jakieś połamane, jakieś nieżyjące. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Zachód słońca.